moja postać jest bardzo zbliżona do mnie, więc nie lubię jej wcale. Jest to doktor, jest to lekarz, który przyjechał leczyć ludzi, lecz jest często wkopywany w zajmowanie się innymi rzeczami, a wtedy, kiedy faktycznie ma kogoś leczyć, to górę bierze jego paranoja i mania na temat teorii spiskowych i różnych takich dziwactw, więc można powiedzieć, że ostatnią rzeczą, jaką robi, to się przydaje. Moja postać. Tak, tak. A moja postać z kolei to programista, informatyk Arek, który zajmuje się wszelką infrastrukturą technologiczno-programistyczną. On nie za wiele robi tak. On nie za wiele robi. To znaczy, jest to troszkę taki leniuszek. Jest to troszkę leniuszek, który jest bardzo wygodny. Prawdopodobnie całe to technologiczne życie sprawiło, że po prostu on nie musi dużo robić, bo wystarczy, że kliknie i pewne rzeczy się robią. Więc Arkowi się pewnych rzeczy nie chce. Ale kiedy musi, to jest jakby na posterunku. O pani psycholog nie chcemy za dużo mówić, tak, gdyż skrywa ona pewną tajemnicę. Tak. Ziemska psycholog, która nawiązuje kontakt z bazą i przeprowadza z nimi terapię. W bazie jest Eliza, która jest żoną Arkadiusza. Jest tutaj biologiem, który zajmuje się hodowlą roślin i takim krzyżowaniem, że tak powiem, różnych gatunków i tworzenia nowych mieszanek genetycznych. Jest ona osobą bardzo zbliżoną z naturą, bardzo inteligentną, bardzo zabawną. I cierpliwą. I cierpliwą, biorąc pod uwagę Arka. Są problemy. Jest tak. Oprócz tego jest pani komandor Iwona. Zaprojektowałam cały kompleks, ale została mi przydzielona wbrew mojej woli również rola dowódcy, co nie do końca mi odpowiada. I tutaj mam taki dysonans, jeżeli chodzi o moją postać. Cała załoga jest kochana, ale dosyć niesubordynowana, stąd wszystkie nasze perypetie, różne przygody i zagrożenia naszego życia w naszej bazie. To musi teraz odpowiadać za całą załogę, musi być wśród swoich kolegów tą jedną osobą decyzyjną. No niestety musi się liczyć z tym, że ludzie za jej plecami będą mówili niemiłe rzeczy. To, tak bywa. Czasami, kiedy się zarządza ludźmi, niestety tak może się zdarzyć. Tak. No jest Andrzej. No i jest Andrzej. Andrzej jest kwatermistrzem. Tak. I Andrzej również skrywa jedną wielką tajemnicę. Ale ma bardzo dobre serce. Andrzej ma bardzo dobre serce. Możliwe, że najlepsze. Tak. Jest też bardzo dobry w technicznych rzeczach. On odpowiada za to, żeby wszystko w bazie działało. Razem z Arkiem do pomocy. On po prostu jest bardziej od przykręcić śrubkę, uciąć coś tam. I trytytkę przykręcić. I mieć nadzieję, że to jednak będzie trzymało i nie wypadło. Moja postać jest do wszystkiego, tylko nie do roboty, więc jeśli uda mi się coś naprawić, to często jest to dziełem przypadku lub dobrego researchu w internecie bądź wśród innych członków ekipy. Zawsze wychodzimy sobie z takiego założenia, czy jest miejsce w jakimś tam projekcie, czy u nas na kanał, czy właśnie na przykład na playerze, gdzie moglibyśmy zaprosić znane osobistości. Które podziwiamy. Które podziwiamy, tak. Tak, absolutnie. No, nie chcemy po prostu, jakby nie zapraszamy ludzi, którzy, nie wiem, tylko byliby dla, nie wiem, wyświetleń albo po prostu najgłośniejsze nazwisko. Chcemy po prostu tych, których podziwiamy, których uważamy za najlepszych w swojej dziedzinie, bo Artur Barciś, Krzysztof Materna, Zbigniew Zamkowski, Joanna Kołaczkowska, to są po prostu... Joanna Brodzik. Joanna Brodzik. To są no, wybitne osobistości. Aktorskie. Nie zapominajmy o pani Hannie Śleszyńskiej. O Jezus, tak, po prostu, oczywiście. Więc, pani Hanna Śleszyńska. No, Boże, no tak właśnie to są marzenia. Każdy epizod, który udało nam się zaprosić, jest raz, że spełnionym marzeniem. Dwa, wiemy, że teksty, które napisaliśmy, taką mamy nadzieję, jesteśmy o tym przekonani, że po prostu w ich ustach to będzie... Dostaną drugie życie. Tak, dostaną drugie życie. Tak, tak.